Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie z tej strony, Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym materiale zagramy w Immortals Fenyx Rising. Jak mówiłem na końcu poprzedniego odcinka, nagrywam ten momentalnie po zakończeniu poprzedniego. A tamto się odblokowało. A, czyli co, będzie taka zabawa z perłą? Być może. Zobaczmy. Aha, jak mam to perło teraz wyciągnąć? Halo. A, chyba że... W sumie guzik jest już wciśnięty, więc mogę to chyba tak po prostu sam wyciągnąć, nie? Dobra, na razie ją... A dobra, nie. Nie ma co zostawiać, bo zaraz nie będę potrzebował, więc zabierzmy ją ze sobą. Ponówmy operację. A to w ogóle było na ten, na dwie takie perły powinienem to robić, a nie tylko na jedną. A dobra, udało mi się zrobić to na jedną, więc... Ilu? Jeszcze trzy perełki potrzebuję. Okej, tu jest jedna. Dwie ciężkie rzeczy, no to... Jeden głaz. Drugi głaz. Trzeci głaz. Czwarty oczywiście, jak zabierałem, to musiałem, jak idiota, sobie wywalić nie to, co chciałem. Tu zostawmy swojego klona. I zabierzmy kulę. Super, wiem, że muszę. Przestań mi to wyświetlać, przestań mi to wkurzać. Okej, teraz tutaj. Jeszcze dwie. Dziwnie zabrzmiało połączenie. Dwa i dwie. Dobra, tu jest przejście. A jak jest... Jak to wygląda na wyjście? Gdzie jest wejście? No, nie na górze. Może tutaj? Też nie. Dobra, tutaj... A nie, to jest dalej. Jak skończę z tym, to się rozpali, będę mógł przejść. Dobra, to jest wyzwanie prędkości, to nie będę tego wykonywał. Gdzie to w ogóle ma... No chyba se jaja robisz, żebym gdzieś tam leciał na górę teraz. Ale muzyczka przynajmniej fajna gra. Przecież kto wie, może by się udało to zrobić nawet tak przy okazji. A tu mogę pod wodę wejść. No, w górę. Dwie lekkie rzeczy, czyli wystarczy mój klon oraz ja. Widzę, po ludzku się nie da. Ej, naprawdę duży timing jest na ten bieg, widzę. To ciągle trwa. A i niech zgadnę, pewnie ostatnie perełki oni tutaj sobie pilnują, co? Czy tam on?
Był unik, ale co ja tam wiem? Ja tego w tą grę gram, a gra oczywiście na jakieś swoje obszary. Wow, ile to trwało? 3 minuty? Coś koło tego, bo jakoś mniej więcej tyle latałem za tymi. Za tą jedną kulą. Dobra, ale gdzie jest ta ostatnia kula? Co, jedna była tu. Ha, a jedna se tak po prostu leży w wodzie. No dobra. Ej, ale teraz gorzej, co jeśli to też jest obowiązkowe? Ten bieg. No, mam szczerą nadzieję, że nie. Uwaga, fajnie. Osiem kolejnych hoboli dla... Hoboli, tak, hoboli. Oboli dla mnie. Constellation of Justice, shining over mortals, symbolizing your power, O Zeus, to weigh their actions. That takes me back. Remember when I created them? First, the Titans roamed the earth. You and me and the other gods defeated them. Those were good times, Zeus. Yes, they were. Then it was safe to make mortals. First, I tried fashioning them out of gold. They were perfect. It was so boring, so I ended them. Next, I tried silver. But they were so dumb, they just kept hurting themselves. So then I used brass. That was a huge mistake. They just kept fighting each other until they no longer existed. And then there was the fourth race. The heroes. They were just awesome. Love those guys. What did you fashion them out of? That was the problem. I lost the recipe card. So that brings us to now. The fifth age. I made them of iron. The best of the lot. Well, you better think so. If you hadn't stolen fire from the gods to give to those puny mortals, you wouldn't be here, chained to a rock. You know you have the power to change that, right? You put me here? The iron mortals were a problem from the start, and they got worse with each generation. I'm already thinking of trying grape juice for the sixth. Or olive oil. Everyone loves that. What was wrong with the Iron Mortals, exactly? The decadence, the selfishness, forgetting to wash their hands. They pursue pleasure and power single-mindedly and defy or create authority. They're too extreme and too messy. Sounds a lot like you. Hey, I guess it does. Dzieło idealne. The world before Zeus was a place of chaos and suffering. It's the same now, too. I've accomplished nothing. A to twoje słowa, Zeusie. Ciekawe, czy uda mi się to zdobyć. Dawaj w górę, Phoenix. Mamy regenerację staminy, to jest najważniejsze. Dobra, to był gruby błąd, że nie zregenerowałem staminy, zanim poleciałem w górę. Żeby się to tak wolno mówić. Let me guess. The Tower of Hera. Prometheus, I love her so much. I was cuckoo for her, literally. She was all about animals, so I became a cuckoo to get her to say yes. And when she said no, I shamed her into marrying me. And I shame her now that we're married. The cheating is just part of it. It's also cheating her out of her happiness. Cheating everyone. Cheating myself. This is actually the Tower of the Fates. Oh. Well, that's awkward. Troszkę. Się nam Zeus nieźle wysypał teraz.
Kurde, Phoenix, złap się! Dawaj, dawaj, dawaj! Czas, czas, czas! Jest! Nie gadaj! No nie wierzę! Nie wierzę! Co za fail! No ja pierdzielę! Ja już prawie to miałem! Ale kurde, idealnie na końcówce, no! My turn. The world. Jak się wyrwała ta Afrodyta. Dobra, wyżej, coraz wyżej. Dobra. Gdzie teraz? Chyba tam, nie? Ale jakby, jak Legiron chciałby się tu wspiąć? Czyli no, jedyna opcja, jaką widzę, to że użyłby on butów Hermesa, które mogłyby mu dać trochę bonus do zwinności, no ale... Niewiele więcej. Hey, Cerberus Breath! Yes, I shot the doves down as they were delivering it to the mountain. What the? Good. Now, the nectar that grants the gods life and the ichor from their veins. Place them into the cauldron. So yes. The ichor? The blood of the gods. Quickly, little one. Little one is... Now, the Hydra venom that toppled Heracles and the water of Styx, the most deadly river of the underworld. Stay back. Drop in the adamantine to contain it. Gently. Good. Now bring the fire. This will be my throne once we murder the gods. Once I lay them to rest with that poison, nothing can resist its dark kiss. So that's Typhon's plan, to kill them all. No to chcę zrobić od początku tak naprawdę. Oh yeah, I could get used to this. Legiron! Ale jakby on... Ale jakby Legiron dał się teraz opętać, czy... Oh, Speedy! How did you get up here? I heard everything! Look at me! Don't I deserve to be a god? And, of course, I'll make you one too! Goddess of storytelling! You can immortalize me! Ah, get it? You have no idea what you're doing! You can't give Typhon that poison! Stop worrying, little sis! I've got this. You won't have to hurt any gods, I promise. I'll do it. Out with the old, in with the new. Jak Luke Castellan. Okej, czyli mamy pewnie bossa, nie? You and what army? No army. Just me. Oh, you're serious? I don't want to humiliate you, but you leave me no choice. Zobaczymy, kto komu przyniesie wstyd. Kurde! Bo my... Dlaczego ja chciałem unikać kółkiem? Ty jakby mnie zaszarżował normalnie, jak Minotaur. A i co teraz, cwaniaku? Come on,
No a co właśnie robię? Zauważyłeś, że trochę obrywasz? Czy nie bardzo? I've been practicing. Guess I better stop going easy on you. Bring it on! Be careful what you wish for. O, i teraz Styfon mu doda trochę energii. Znaczy energii, mocy. Oh, yeah. I could get used to this. Czekam, aż zrobi się czarny i takie czerwone nakładki będzie miał. Come on, Phoenix! Kurde! Hej, co teraz? Tarcza lepsza od byczka. This isn't funny anymore, Phoenix. Is that what I am to you? Some kind of joke? That's not what I meant. I wanted to be like you my whole life. I would have done anything for you, and you never even asked once. It was like I didn't exist. Well, joke's on you. I co teraz będzie? Nie, jeszcze nie. Już sobie pytanie, czy w ogóle stanie się tym takim upiorem. O, ten jak grzmocnął. E, te! Iloj! Gry chyba pomyliłaś! Stary, jak na razie tego ty dostajesz po mordzie, także... A żebyś wiedział, bardzo chcę cię spuścić w pierdol. Bucimy. O... No, chyba nie. I kończymy. Mucz dalej! One by one overnight? This is nothing compared to those feats. I didn't do those things. A, oczywiście. What? Prometheus, what? I hid, all right? There was a storm. All the ships sank. And the other soldiers were killed. I made it up. Happy? You made what up? All of it. I learned how to do it from you. You're such a good storyteller. It's impossible not to believe everything that comes out of your mouth. You're so passionate. I guess you could say storytelling runs in our family? That's not storytelling. That's called lying. Same farm, different fields. Anyhow, once I become a god, I can make all of it true. No one will ever know. Lagiron. Typhon, no! Stop! You're making a terrible mistake! No. What if he uses that on my family? You have to get that potion, Phoenix! Okej, tron Zeusa. Pajęcza sieć, nowe zadanie. Dogoń Ligirona. Lecimy za nim! Ej, no to co, już chyba... O, pod jamę Tartaru trafiliśmy. I co, już pędzimy do finału? Podstawki? Ten jak się wspina. Never look behind you when someone points. That's one of the cardinal rules. Along with keep a list to stay organized and always check to make sure one of the children you swallowed isn't secretly a stone. All good advice. Okej. Okay. Kronos pewnie by skorzystał te x wieków temu. Wróć, x mileniów temu. Ja pierdzielę, ale kurde, trafiłem trochę z tym Ligirionem, bo coś tak czułem, że będzie walka, ale nie sądziłem, że jakby on zdradzi.
W sensie myślałem, że po prostu będzie walka o to, kto faktycznie będzie pomagał i udowodnimy mu tą naszą wartość, nie? W sensie, że faktycznie jesteśmy świetnym, no, w moim przypadku, wojowniczką. A tu proszę. Coś totalnie innego się wydarzyło. To teraz co? Naprawdę intryguje mnie, co się teraz może stać. Okej, to było głupie z mojej strony. Jeszcze 100 metrów jeszcze się będę musiał wspinać. No, Regen, dziękuję i lecimy. Phoenix could sense that if she followed her brother into the vault, there'd be no turning back. Mhm. Pędzimy ku finałowi. Aha, ja mam tam wskoczyć, tak? Tak, droga bez powrotu. Zaraz zmierzysz się z Tyfonem. Gdy już wkroczysz do jego legowiska, nie będziesz mieć powrotu na Złotą Wyspę, aby kontynuować swoje postępy. Jeśli masz jakieś niewykorzystane materiały rzemieślnicze, lepiej zużyj je, zanim przejdziesz dalej. Utworzyj sobie plik zapisu Tyfona, aby można było później wrócić do tego momentu. Czy chcesz zapisać grę i wejść do legowiska? Tak. Do środka. Beautiful hair. Mother divine. Wisest Athena. Mighty Poseidon. The Earthshaker. Zealous Artemis, with her deadly aim, set to pierce even the heart of a hummingbird. Painted pigs, all of them. Help me! Someone help! Someone! Behold your god! Like the heel of Achilles, these weaknesses will be their undoing. None of this is your fault. You're the victim. Where's my brother? The liar? Why would I want that on the throne of Olympus? I should thank you for exposing the truth, little one. Where is he? Where he should be. Stone like all the rest. You, however, have yet to make a mistake. You have returned the gods' essences. You have slain beasts and monsters. You have shown yourself worthy. Perhaps you are my champion. I would never kill the gods for you. Too bad. I suppose it's against your nature. You are half one yourself, you know. No! Enough talking! Time to fulfill the prophecy. Ale piorunem w twarz dostałeś. Jezu, on jest gigantyczny. Ojejku, cóż to się stało? Nóżki? Z tą słabością? Jego się... Kurde, jego się nawet nie da zestagerować. Zresztą jest szkoda, że nie ulepszyłem sobie tych zdolności. I zobaczcie, jakie komórce! Przecież ja go rozwalę zaraz.
Nie mówcie mi, że to jest koniec gry. Typhon fell to Phoenix's blade. Yes! Way to go, Phoenix! Prometheus, high five! Or do nothing? Alas, we could not create a better future together. But I bear you no ill will. For you have shown no fear. You deserve to know what I have known all along. With his final breath, he revealed the truth. Hermes is your father. What? Phoenix is a demigod? My father? Hermes? Ej, to w sumie... ...to speak with Hermes and to see her brother restored despite his ill deeds. Phoenix began to climb out of the pit. If she got to the surface quickly enough, she could see everyone reanimated from stone. Well, I lost the bet. Brilliantly won, Prometheus. Just a few things aren't adding up. Pan is also Hermes' son. Yes. He has hooves. Phoenix, no hooves. You're right. And I just don't see what Typhon's plan was with the god-killing potion. He didn't even seem to use it. And you know, Phoenix definitely isn't going to see any mortals turn back. Because you're the one who turned them all to stone. Yeah, you and I fought about it right before I went to Hades for that party. Okay. Pieces starting to fall into place. What did you do, Prometheus? You wouldn't see reason. So I set some events in motion. The storm that hit Phoenix's ship? I did that. Well, my brother Atlas did it for me. Wait, how did you say Typhon got free? I did it. But that was Atlas too. Jak? And this story? Mostly true, until the end. It served its purpose, keeping you here with me. Typhon didn't steal your powers of prophecy. They're never better. Much better than your powers of memory. In fact, I once warned you, but you didn't listen, of course, that if a certain nymph was ever to have a child by you, Thetis. That child, eldest of Thetis and Zeus, would end you. But Phoenix was mortal. Phoenix was injured. Not once. I made that up. What? Despite the extreme heat, Phoenix carried on undeterred, plunging the hammer of Hephaestus into the heart of the fire. No human could dream of holding that hammer. It's over! Phoenix is Helios Ash! No one can handle those bolts but me! No! It cannot be! Father of your line is not father of your kin! Eldest of Thetis, father overthrown! Hero on high! It's time for you! Ej, ładnie połączone wątki! Hermes isn't Phoenix's father. Phoenix is my daughter. Zeus, you turned the mortals to stone. It was you? It was me. So Typhon was telling the truth. Why? I shaped this, the fifth age of humanity, out of iron. I brought them to life. Generations passed, and I saw the pain, so carelessly dealt out, the cruelty, the decadent selfishness, and it was getting worse. I thought mortals were a failure, so I ended it. But I know now that I made a mistake. Who am I to judge imperfection?
If I've learned one thing watching you save my children, it's that they are flawed. Mortals are exactly like the gods. In fact, I am worse. You'll all be better off without me. Oh. Yes! It is time to complete the prophecy! I am so proud of you. Promise me you'll be a better leader, but more importantly, a better parent. I know you're not perfect, but you're my dad, and that's what matters. You're not going to kill me? What? You thought you were getting out of this that easy? Saying you made a mistake is the first step. Now, to quote Ares, you have to actually be better. There are like 5, maybe 6 steps. I'd say more like 12. Life isn't a staircase or a charity race. A co tu robi? Get it right the first time, or you fall. Of course, he's still alive. It seems I overestimated you, little one. There are no second chances. Typhon, stop! No! Oh, we are, baby! Dobra, moment. Po pierwsze, czy Prometeusz tu jest jednak tym złym? Mam trochę nadzieję, że nie, ale tak to wygląda. Typhona. Oh my god! Proszę, czyli mamy punkt bez odwrotu, ale totalnie nie taki, na jaki sądziłem, że będzie. Dobra, dalej jest stamina, ale... Czy mamy jeszcze życie? No, wątpię. Ale nie spodziewałem się takiej akcji. A, no tak, jestem. Zmiana kierunku wiatru. Wow. Ej, naprawdę niezła akcja się tu podziała. Dobra, tam jest normalnie. Tutaj możemy to wypalić. Dobra, tego może nie było. Spróbujmy zrobić taki rajd do końca. Prawda, gdybym się lekko nie naciął na tę truciznę, to bym tam doleciał od razu. O tak, jest za mocny wiatr, nie mogę lecieć pod niego. Przecież to jest dziwne, że nie mogę użyć tego wiatru, aby lecieć tak trochę z nim. Dobra. Dopchamy tego. I tutaj to tyle. W górę! Do przodu! W górę! A, dobra, udało się. Po co ja to zrobiłem?
poprawić. Zapaliło się. Let's go. Czyli dopiero teraz tak naprawdę Phoenix będzie odnosiła rany. Okej, to było idiotyczne. Nie, bo to ja w ogóle tak skoczyłem. Więc może nie będę tego lepiej dalej komentował. Spróbuję od razu obrócić kierunek wiatru. Kurde, znowu! Czyli tam pewnie na końcu zamiast Hermes było Zeus. Choć jestem akurat osobiście przekonany, że w sumie gdyby Feniks była jako półboginią, czy jako że jest półboginią, ale niezależnie kogo, to i tak byłaby w stanie korzystać. No, na pewno byłaby w stanie korzystać z tych wszystkich boskich mocy, które mamy tutaj, nie? Dostępne, ale prawie na pewno byłaby też w stanie korzystać z tego. Z piorunów Zeusa. Tego, że właśnie nie tak mocno. Jeśli wiecie, o co mi chodzi. Bo tak naprawdę każdy może korzystać z mocy boga piorunów, jakim jest Zeus, ale nie każdy może wykorzystywać ją w pełni. To nie jest jak na przykład z Thorem, że kto by tam był godny młotka, to ma dostęp do całej jego mocy. Nie, nie, nie. W przypadku Zeusa tylko do części mocy. I w dodatku tylko do tej części, którą ten sam ten Bóg by wam, że tak powiem, dał. Tak powiem, go w ofierze. Zmienię sobie w ogóle skrzydła. Na skrzydła Zeusa. Ok, widzę, że tutaj... No nie, nie mogę tego tak zrobić, niestety. Dobra, no, puść to już. No, przesuwaj, przesuwaj. Pyk. Dobra, lecimy dalej. Czy mogę to zniszczyć? Nie, nie mogę. Czyli faktycznie tyfon jest wzmocniony tą trutką. I co teraz? Okej, oczywiście więcej wrogów. Bo cóż by innego, prawda? Ten się jak garę normalnie kręcił, zauważyliście to? Jezus, celowałaś, Phoenix! Dobra, fosfor, pomóż! Ładujemy. Bum! Wyświenicie. Ale nie, kurde, no. Coraz więcej akcji tylko. Chyba tego nie skończymy w tym odcinku. Ale spróbujmy przynajmniej jak najbardziej się do tego zbliżyć. I zajmijmy się tą tutaj akcją.
Czyli co, Zeus tak przebalował na tym? Tak zabalował na imprezie, że zapomniał co robił, czy jak? Bo nie czaję jak to rozumieć teraz. Czy ta skrzynia ma robić za tamto, czy... Bo jeśli tak, to jest tutaj kompletnie zbędna. O! Okej! Okay. Nie wiem, że się przyciśnie, chciałem tu klona postawić, ale dobra. Wszystko się udało. Tutaj mamy też takie coś. No, kurde, no. Co tam jest w ogóle? To jest dobre pytanie. Ale muzyczka naprawdę fajna gra w tej jamie. Zmieniamy kierunek wiatru i lecimy. Okej, co tutaj muszę zrobić? No, na pewno mogę. Mógłbym podejść, gdyż nie dożywam full HP. Okej, trochę eliksirów padło, miło. Dobra, to na pewno mogę przesunąć to. Tylko pytanie, czy to ma? Nie, raczej nie. Aha, super. Chyba, żeby tak. To się przepchnie tu i zostanie, a to damy tu, żeby blokowało. Dobra. Czyli to przepychamy tutaj. Dobra, powinno już naciskać. Dobra, i to tu zostaje. A co mam zrobić z tym? Aha. Okej, okay, sam tu stanę, po czym to się przepycha. No i co teraz? Aha, bo wiatr wieje w inną stronę, dobra. Ale nie, ale tutaj muszę stać, bo inaczej to się nie odpali. Rzućmy może na ten dalszy. Kongracja, naprawdę. Geniusz po prostu. Może po prostu postawię tutaj tego klona.
jeszcze raz. Dobra, i teraz powinno się udać. Jakim prawem to się zniszczyło? XD. Dobra, nie, trudno, znam tego klona, bo nie będę tutaj specjalnie tak się z tym gigał. No i co, tu już wszystko ogarnięte. Tu oczywiście nadmiar kolejnych przeciwników, ale jak mogę, to nie będę z nimi walczył. Gdyż nie mam na to najmniejszej ochoty. Także adios. Aha, ale muszę. Dobra, no to nieważne. No ale w sumie, jak mam ich tak one-shotować, no to z wielką chęcią mogę tak walczyć. Żegnam pana. Obrazimy panią i żegnamy. Może zapomniałem? Zapinam kompletnie o blokowaniu tych ciosów. Może serio jeszcze jedna została? Jedna Gorgona, jeden ten frajer. Jak mi brzucha wywaliła! Żegnam! Okej... Okay. Aha, że się jedna kolumna dodała tak ogółem, spoko. Spróbujmy w takim razie dalszą część wykonać. No dobra, to co teraz? Czy to jest tutaj tylko po to, żebym mógł tym rzucać? No oczywiście, że nic to totalnie nie da. Aha, ta trucizna skąd? A, stąd. Dobra, czas usunąć kilka głazów. Okej.
To jest chyba życie, co nie? Nie. Jednak nie. Dobra. Żegnamy się z tym. Dobra. Tam serio kolejne takie? A, no tak, żeby nie było za łatwo. Dobra, nie, wiecie co? Ja kończę póki co, bo to już naprawdę troszeczkę zajmuje. A... zwłaszcza... policzenie się z tym trochę zajmie. Co ja to przestawał się unosić, kiedy strzelałem jeszcze raz. No niestety zwykła strzała system raczej nie poradzi. Dokładnie. O boj, o boj. No to czeka mnie niezła przeprawa. Chyba, że... właśnie, chyba, żebym strzelił. Przez jednego. Obróć! Dobra, nieważne. A w sumie to jest do wykonania. Przelecieć przez jednego. Obrócić sobie to całkowicie. Przelecieć przez drugiego. A jeszcze coś? Świetnie. Pewnie od tej strony jest tam na dole jeszcze jeden, co nie? No nie, no kurde, nie da się! Nie no, nie, jak ja mam to zrobić, no? Że nie ma opcji. Dosłownie musiałbym się tam wbić, no ale nie ma jak. Chyba, że... chyba, że bezpośrednio. Dobra. Ostatnia próba w tym odcinku. Tego jednego spalimy. Prawie godzina nagrania. Nie ukrywam, że dużą część tego pewnie wytnę. Trochę leczenia. Wracamy teraz tutaj. I dobra. Teraz powinno się na spokojnie udać. Ten się już pali, czyli tutaj. Aha, no tak. Przecież to nie bez powodu jest w taki sposób zrobione. Najpierw ten na górze. Potem ten tutaj. I teraz roślina.
Let's go then. Kolejny checkpoint, kolejna... Czy kolejny? Kolejny wiatrowskaz, który zmienia kierunek wiatru. No w ogóle ten wiatr jest tak silny, że ja jestem w stanie zdoleć tutaj bez najmniejszych problemów. O. Skrzynka, leczonko. A tak, nie mam czego leczyć. Myślałem, że spudłuję, ale na szczęście nie. Nie miałeś spaść, typie! Co, coś chyba nie wyszło? Ale to spowolnienie czasu ma teraz nawet sens. Bo Phoenix jako bogini w sumie jest w stanie spowolnić czas, nie? Czy tam pół bogini właściwie. Dobra, tutaj nie przejdę, czyli teraz tędy, jak rozumiem. Oczywiście nie mogli się od razu wszyscy włączyć do walki. Gościu po takim strzale powinien już nie żyć. Okej, kolejna kolumna się dodaje do całości. No dobra, dobra. Myślę, że to będzie idealny moment, żeby zakończyć odcinek. Kolejny, który będzie trwał... Znaczy, dobra, ten nie, no, ten będzie trwał prawie godzinę. O ile nierówną. A natomiast kolejny, mam nadzieję, będzie krótszy. Zobaczymy, co będzie nas w nim czekało. Ode mnie póki co to tyle. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Immortals Phoenix Rising. Kto wie, może w kolejnym odcinku już finalnie zakończymy grę. Musimy sobie tego zobaczyć, jak długie są dodatki do tej gry oraz co w sumie dają, no bo jeśli one są jakoś mega, mega krótkie i nie wprowadzają jakiejś ciekawej fabuły, to chyba ja sobie odpuszczę. Ale póki co ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!